Za najmądrzejsze zdania, jakie ludzkość spisała na jakimś tam pergaminie, uważam Jagaldor dwa zdania. Po owocach ich poznacie oraz kto chce pokoju, szykuje się do wojny. Jak poznać wroga, czy też fałszywego przyjaciela? Czy jest to możliwe? Zada ktoś z tyłu sali takie pytanie. Jest. Najlepiej po tym, co finalnie zrobi, bo to, co się mówi, to jedno, a robi na początku to drugie. To trochę tak, że razem możemy coś robić, na przykład biec do drzwi. Ty, bo ci autobus ucieka, a ja, bo ktoś dzwonił dzwonkiem. Oczywiście podczas biegu ja mogę mówić, jak cię to lubię i jakim przyjacielem twym jestem. Cel chwilowo ten sam, ale czy na końcu na pewno? Druga sentencja wali, można powiedzieć, jak młotem. Że nic nie jest dane raz na zawsze, a inteligencja, o ile jest, podpowiada, że ten, kto się zbroi, ma w domu karabin pod łóżkiem dwa granaty. Tego inni się boją i raczej go nie zaatakują. A nawet jeśli tak, to taki atak będzie zapewne krótki, ba, nawet bolesny. Bo świat raczej jest oparty na sile niż na słabości. Bo to stado wilków zjada zająca, a nie na odwrót. Po co to mówię? Osobiście wiem, co mówią i robią osoby, które politycznie i światopoglądowo są po przeciwnej stronie. Tak już mam. Zaczynam natomiast mieć problemy z ludźmi, którzy są, powiedzmy, nasi. Niby mówią podobnie, niby w większości się zgadzają. Ba, nawet mają wspólne zdjęcia, co niektórzy. A jednak się żrą. I tu dodam od siebie, jakby groźniejszych przeciwników nie było. Gdzie tu sens i logika? Nie wiem. Mam tu na myśli m.in. brak miłości między Kowalskim a Braunem. I tu pojawia się trzecie zdanie, do zapamiętania. Dziel i rządź. Jak będziemy się bić, jak uczniacy po lekcjach, to zawsze będzie ktoś, kto będzie realizował swoje interesy, co gorsza kosztem nas. Nie jest to więc wiedza tajemna, alchemiczna, a fakt, że konflikty i podziały to wymarzona forma kontroli, czego sobie i wam nie życzę. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!